Cześć! Dziś o psach, które kochają wodę i nie boją się pracy. Ba, potrafią nawet świetnie nurkować. Do tego mają niezwykłą historię pochodzenia, w której pewną rolę odegrał sam Napoleon. Opowiemy Wam o niejednoznacznym pochodzeniu lancerów. Dowiecie się sporo o ich charakterze oraz preferencjach żywieniowych, a te są dość konkretne i silnie zakorzenione w ich pochodzeniu. Pokażemy też w praktyce, jak silne związki ma ta rasa z wodą. Zaczynamy jednak, jak zwykle zresztą, od historii tych wielkich psów, bo odkrywanie jej, przynajmniej dla mnie, było niezwykle pasjonujące. Dodam, że jesteśmy z wizytą w hodowli Ochitika pani Katarzyny Daszkiewicz w Rumi. No to do dzieła! Generalnie zadałabym pytanie inaczej, za co nie kocha się rasy lancer. I tutaj dla mnie jedyną wadą, jaka istnieje w tej rasie, to jest ilość sierści gubionej, zostawianej na ubraniach, w lodówce, w zamrażarce, w kawie. To jedynie to. A kocha się je za wszystko. Przede wszystkim lancer jest psem dla duszy, ja to tak określam, że wkrada się w duszę i nie potrafi z niej wyjść, dopasowuje się do człowieka, jest psem zorientowanym na człowieka, bardzo miłym, przytulaśnym. Kiedy trzeba, jest z nami, kiedy tego nie chcemy, potrafi sobie spokojnie gdzieś tam dalej leżeć. Jest łatwym w szkoleniu, w prowadzeniu, lubi ludzi, lubi inne psy, zwierzaki. Tak naprawdę dobrze prowadzony lancer jest bezproblemowy. Wczesna historia rasy lancer łączy się nierozerwalnie z dziejami Nowofunlandów. Funkcjonuje powszechne przekonanie, potwierdzane zresztą w wielu publikacjach kynologicznych, że ich praprzodkami były psy Indian Beotuków, rdzennych mieszkańców Nowej Funlandii w Ameryce Północnej, do której sprowadzili się w pierwszym wieku naszej ery. Plemiona te zajmowały się głównie rybołówstwem oraz polowaniem na foki i karibu, co pięknie łączy się nam z Nowofunlandami, bo te psy od zawsze znane były z zamiłowania do pracy w wodzie. Siłą rzeczy dotyczy to również lancerów, co za chwilę wyjaśnię. A biorąc pod uwagę, że psy towarzyszyły człowiekowi od zawsze i zwykle ludzie traktowali je użytkowo w odniesieniu do ich predyspozycji, wysnuto teorię, że czworonogi żyjące z beotukami są przodkami właśnie Nowofunlandów i lancerów. Zgadza się chociażby lokalizacja i przeznaczenie psa lubiącego pracę w wodzie, ale wertując szersze opracowania na temat beotuków, można znaleźć informację, że nie mieli oni w zwyczaju trzymywać zwierząt domowych, co dotyczy także psów. A potwierdzają to dane z wykopalisk archeologicznych, gdzie nigdzie nie znaleziono śladu po czworonogach. Różne źródła podkreślają, że beotukowie mieli też dużą rezerwę do Europejczyków i unikali z nimi nie tylko wymiany handlowej, ale nawet wszelkiego kontaktu. Zatem nikłe jest prawdopodobieństwo, że mogli nagle wejść w posiadanie psów europejskich i rozwinąć z nich odrębną rasę, która stałaby się praprzodkiem lancerów. Czy w świetle tych informacji możemy uznać, że historia pochodzenia Nowofunlandów i lancerów od psów Indian Beotuk jest tylko powtarzaną przez wielu legendą? Niekoniecznie, ale dane archeologiczne o tych rdzennych mieszkańcach Nowej Funlandii rzucają nowe światło na dotychczasowe przekonania i dają do myślenia. Ponadto istnieją tropy, które mogą wskazywać zupełnie innych przodków omawianej dzisiaj rasy. Ich historia sięga przełomu XVI i XVII wieku. Wówczas na terenie Nowej Funlandii żył wymarły od lat 80. ubiegłego stulecia pies wodny świętego Jana, zwany także mniejszym Nowofunlandem. Rasa wywodzi się prawdopodobnie z krzyżówek angielskich, irlandzkich i portugalskich psów pracujących, które dotarły do Nowego Świata wraz z europejskimi rybakami. Tam krzyżowały się z psami przywożonymi przez wikingów od X do XII wieku naszej ery oraz psami różnych plemion Indian zamieszkujących te tereny. Już w XVII-wiecznych pismach można było przeczytać o wytrzymałych czarnych psach, które towarzyszyły rybakom z Nowej Funlandii i wydobywały sieci rybackie, ciągnąc je w pysku lub pomagały ludziom w cumowaniu łodzi. Łatwo można wyobrazić sobie lancera wykonującego podobne zadania. Zacznę od Bajki, która teraz tutaj ze mną siedzi. Bajka jest moją najstarszą lancerką, pierwszą. W tym roku, już za chwilę w sierpniu, kończy 8 lat.
I to w ogóle przez nią ta moja przygoda z lancerami się zaczęła. Bo wcześniej wcale nie myślałam o tym, żeby hodować psy i bajka też nie była zakupiona z tym zamiarem, tylko po prostu tak się w niej rozkochałam, w tej rasie, że stwierdziłam, że chcę się przyczynić do rozwoju tej rasy w Polsce. No i bajka to jest taki pies, który po prostu wiecznie się cieszy i uwielbia każdego i tylko głaszczcie mnie, jestem wtedy szczęśliwa. Drugim moim lancerem jest Aldo, to jest nasz jedyny samiec w hodowli. W tym roku będzie miał 7 lat. Jak to samiec? Duży, dostojny, też taki trochę klaun, a trochę taki stróż, czyli widać w nim tą siłę. Przekochany charakter, bardzo spokojny, dogaduje się ze wszystkimi psami, czyli z samcami również, nie ma to dla niego problemu. Później pojawiła się Atena, czyli córka, pierwsza córka bajki z naszego pierwszego miotu. Atena, duża suczka z charakterem, dlatego też ze mną została, czyli taka troszkę niepodległa, jak na lancera to taki charakter trudniejszy, ale też pełna miłości, kocha wodę, kocha ludzi, fajna dziewczyna. Później pojawiła się u nas Misty. Misty przyjechała do nas z Estonii. Estońska dziewczyna, wspaniały charakter. Bardzo taki spolegliwy, duża, taka super wystawowa. Jeżeli chodzi o takie usposobienie, to co w Misty jest takie szczególne, to, że mimo, że w tym roku będzie miała 3 lata, ciągle zachowuje się jak szczeniak. Czyli nie dorasta, jeszcze nie dorasta. No i ostatnia pojawiła się Danusia. Danusia z nami została, czyli Daenerys. Dlatego, że urodziła się jedynaczką. I po prostu moje serce powiedziało, no nie mogę jej oddać i została. Danusia do wieku mniej więcej tam 1,5 roku była bardzo szalonym psem. Tak naprawdę wieczny żywioł, wieczna energia, skakanie, podgryzanie, dużo z nią było pracy. Ale wraz z dojrzewaniem uspokoiła się i no jest prawdziwym lancerem, spokojnym. Nasze smoki, jak je nazywam, są wynikiem połączenia właśnie naszej Daenerys z naszym samcem Aldo. Taki wymarzony mój miot. Smoki jak na razie przejmują charakter bardzo Aldo, czyli są grzeczne w odróżnieniu od mamy. Jedzą, bardzo szybko rosną i zobaczymy, co ze smoków wyrośnie. Psy wodne świętego Jana były mieszane z wieloma przedstawicielami innych ras przybywających na Nową Fundlandię i Labrador. Dlatego rasa ta występowała aż w 4 wielkościach i typach włosa. W tym miejscu muszę wspomnieć, że ma ona bezpośredni związek również z labradorami, o których może już niebawem opowiemy Wam na kanale Tropi do Graci. A wracając do lancerów. Moim zdaniem istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ich praprzodkami mogły być właśnie psy wodne świętego Jana skrzyżowane chociażby z przedstawicielami rasy Hafeiru do Alentejo, która na Nową Fundlandię trafiła z portugalskimi rybakami, albo z przywiezionymi przez Basków pirenejskimi psami górskimi. Czy tak było na pewno? Niekoniecznie, bo różnych tropów wskazujących rozmaite możliwości wyłonienia się psów o cechach przynależnych rasie lancer jest mnóstwo i nie sposób ich tu wyczerpująco opisać. Dlatego przewijamy nieco taśmę historii i przenosimy się do wieku XIX, kiedy to występowały 3 główne odmiany nowofunlandzkich psów. Różniło ich głównie umaszczenie. Biało-czarne, potężne psy były wtedy bardzo modne na Wyspach Brytyjskich, czego dowodów można szukać chociażby w ich przedstawieniach i opisach. W 1805 roku w dziele Williama Taplina The Sportsman Cabinet odnajdujemy grafikę przedstawiającą Nowofunlanda. Widzimy na niej niezwykłe podobieństwo do lancera. Z tym okresem wiąże się również sporo interesujących historii, w których przewijają się biało-czarne Nowofunlandy, głównie w kontekście ich ratowniczych umiejętności. Przykładowo w 1815 roku Napoleon poślizgnął się na pokładzie statku, którym odpływał z wyspy Elba i wypadł za burtę. Nie pływał najlepiej, a do tego ciężki mundur i miecz ciągnęły go na dno. Mogło być z nim krucho, ale na ratunek rzucił mu się nowofunlandzki pies należący do rybaka. Napoleon trzymał się czworonoga, dopóki jego świta nie wyciągnęła go z wody. Może gdyby nie ten Nowofunland, to historia Europy potoczyłaby się inaczej. Nie wiadomo. Tak czy siak, ratownicze zdolności tych psów opiewali artyści, a krążące o nich historie robią wrażenie do dzisiaj. Jednym z najsłynniejszych psów ratowników należących do tej rasy był Bob. I niech nie zwiedzie Was to pospolite miano. Bob był prawdziwym bohaterem.
Do Anglii trafił z rozbitego u jej wybrzeży statku. Jako zabłąkane i bezpańskie psisko stał się znany na londyńskim nabrzeżu ze spontanicznych akcji ratunkowych, w których wyławiał tonących ludzi z Tamizy. Na przestrzeni 14 lat zarejestrowano jego 23 akcje ratunkowe. Dlatego Bob został uznany za wyróżniającego się członka Royal Humane Society, co nie tylko gwarantowało mu sławę, ale również pełną michę na co dzień. Boba uwiecznia obraz z 1838 roku, zatytułowany A Distinguished Member of the Humane Society. Co ciekawe, choć obraz upamiętnia psa ratownika, to pozował do niego inny czworonóg, Paul Pry, ponieważ Boba po prostu nie udało się już wtedy zlokalizować. Nowofunlandy o biało-czarnym umaszczeniu stały się wdzięcznym tematem dla angielskich artystów i miłośników psów. Pojawiły się choćby w dziele Kynografia Brytanika Sydenhama Edwardsa, ale przede wszystkim zainteresował się nimi Edwin Landseer. To właśnie on namalował obraz upamiętniający Boba, ale Landseery uwieczniał jeszcze w innych dziełach. Zbieżność nazwiska i nazwy rasy jest nieprzypadkowa. Sir Edwin Henry Landseer był szanowanym angielskim malarzem i rzeźbiarzem, znanym ze słynnych rzeźb lwów na londyńskim Trafalgar Square oraz z licznych obrazów przedstawiających zwierzęta, w tym wspaniałych, łaciatych psów nowofunlandzkich. Sam zresztą był posiadaczem takiego psa. Przez wielu jest uważany za najwybitniejszego malarza animalistę w historii. Był także ulubionym artystą królowej Wiktorii i jej męża księcia Alberta. To właśnie on spopularyzował biało-czarną odmianę Nowofunlanda, głównie poprzez swoje obrazy, na których przedstawiał te psy jako ratowników wodnych. Trudno wyobrazić sobie lepszego propagatora psiej rasy niż Sir Edwin Landseer i właśnie w uznaniu dla jego zasług rasa nosi nazwę wywodzącą się od jego nazwiska. Tak naprawdę użycie psa przez ratowników może być w różny sposób. Mogą stanowić pomoc typowo dla ratownika, nie wiem, nieść tak zwaną pamelkę czy koło ratownicze, ale też mogą samodzielnie takiego człowieka ratować. Czyli możemy wysłać psa z brzegu czy też z łodzi, żeby wyskoczył i podpłynął do tonącej osoby, która na przykład, jeżeli jest przytomna, to się chwyci szelek albo kapoka i tą osobę doholuje do brzegu albo też do łódki. Może też ratować osobę nieprzytomną, czyli wtedy pies wysłany podpływa i łapie zazwyczaj tutaj za nadgarstek i holuje do ratownika, który znajduje się albo na łódce, albo na brzegu. No i Landseer też może na przykład ratować, brać udział w tak zwanym wielotonięciu. Jeżeli jest dużo osób i ratownik takiej pomocy potrzebuje, to może te osoby, które jakby złapie, przyczepiać do psa i dorosły Landseer może nawet 6 takich osób ciągnąć naraz. Czyli w jednym momencie w tak zwanym moście. Właśnie naszego Aldo tata taki most robił, jeżeli chodzi o ćwiczenia takie ratownicze. Także no, sposobów jest dużo, na pewno są pomocne. Bywało, że na tych naszych różnych szkoleniach, jeżeli był pozorant w wodzie i widział płynącego na niego Landseera, to było widać, że panikuje, że co ten pies zrobi, bo one mają tak, że jak płyną do pozoranta, to płyną jakby na wprost i w ostatnim momencie omijają go. Czyli opływają, żeby mógł się złapać. I to wygląda tak, jakby ten pies chciał wpłynąć nam prosto centralnie w twarz. W drugiej połowie XIX wieku biało-czarne duże czworonogi stały się rzadkością w Nowej Funlandii. Łaciata odmiana Nowofunlanda, zwana już wówczas Landseerem, zaczęła stopniowo popadać w niełaskę hodowców, aż stała się zupełnie marginalna. Stało się tak bez konkretnego powodu. Zwyczajnie zmieniła się moda. Współczesna historia psów nowofunlandzkich zaczęła się więc w Europie. Rasa przetrwała na terenie Niemiec i Szwajcarii tylko dzięki inicjatywie hodowców. 12 października 1902 roku w szwajcarskiej hodowli von Fevey urodził się pierwszy miot łaciatych szczeniąt z pary importowanej z Anglii.
Obie wojny światowe mocno utrudniły odtworzenie rasy Lancer. I tak naprawdę dopiero w 1955 roku szwajcarski i niemiecki związek kynologiczny złożyły wspólny wniosek do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI o uznanie Lancerów za odrębną rasę, co nastąpiło w 1959 roku przy sprzeciwie Anglików. Na skutek tego sprzeciwu Lancer ma w swej pełnej nazwie dopisek typ kontynentalno-europejski. Zjazd klubów w 1960 roku zatwierdził standard nowej rasy o nazwie Lancer European Continental Type pod numerem 226. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że pomimo sformalizowania rasy przez FCI, Stany Zjednoczone, Kanada oraz Wielka Brytania nadal jej nie uznają, bo uważają Lancera za odmianę barwną Nowofunlanda. No, historię rasy Lancer mamy już za sobą. To co? Może teraz opowiemy więcej o tym, jakie są te psy. Jak już ustaliliśmy, współczesne Lancery pochodzą z Niemiec i Szwajcarii, więc opis i charakterystykę tej rasy zaczniemy w iście germańskim stylu, czyli od liczb. I tak, dla porządku, wysokość w kłębie psów tej rasy sięga 80, a suczek 72 cm. Co do wagi, jako ogólną regułę można przyjąć, że dorosły, czyli ponad 3-letni pies o dobrych proporcjach budowy, waży w przybliżeniu tyle, ile wynosi jego wzrost w kłębie. Ja bym powiedziała, że byłoby to połączenie moich 5 Lancerów, że każdy ma coś, co bardzo, bardzo mi się podoba, ale tak ogólnie patrząc na sylwetkę Lancera, powinien być to pies dostojny, pies wysokonożny, rozbudowany, umięśniony, z piękną głową, białą strzałką rozdzielającą tą głowę na pół i łagodnym spojrzeniem zapraszającym wręcz do kontaktu. Powinien być psem białym z czarnymi łatami, czyli biel powinna przeważać. Warto porównać Lancera z Nowofunlandem, od którego przecież pochodzi. Trzeba podkreślić, że Lancer ma wyraźnie dłuższe nogi, przez co jest wyższy, średnio o około 10 cm. Ma też węższą i lżejszą niż Nowofunland głowę oraz dłuższą kufę, a także mniej obfitą szatę. Choć Lancer jest smuklejszy, to pozostaje potężnym, silnym i majestatycznym psem. Jest harmonijnie zbudowany i posiada naturalnie piękną i imponującą posturę. Wizerunek psa winien być zawsze łagodny i budzić u obserwatora sympatię, nigdy lęk. Tu się to sprawdza, bo te czworonogi noszą łeb wysoko, co daje efekt dumnej postawy. Nie budzą jednak obaw. Lancer jest psem spokojnym, czyli z natury jest to pies spokojny, który nie wykorzystuje swojej siły, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli sytuacja nie jest jednoznaczna i nie stanowi zagrożenia dla przewodnika na przykład. Jest psem miłym, kochającym naszych gości, czyli z tym nie powinno być problemu, żeby odwiedzały nas obce osoby z dziećmi, z innymi psami. Lancer powinien to zaakceptować, chociaż no ja na przykład w moim stadzie mam psy, które jeżeli mnie nie będzie w domu, będą pilnować, czyli nie wpuszczą każdego, bo się mówi, że no, Lancer to prędzej zaliże złodzieja, o ile na teren wpuści i sobie będzie szczekał, o tyle do domu wątpię, żeby wpuściły. Także tutaj też można liczyć na tą stronę stróżującą Lancera. Bardzo łatwo się uczy, jest podatny na szkolenie, jest chętny do pracy, mimo że jest psem dużym, bo te gabaryty, no suki ważą od około 50 kg, samce nawet 80, ale ta waga przy tym wzroście, przy tym umięśnieniu daje mu szybkość, czyli też można z nim różnego rodzaju aktywności wykonywać. Nie będzie to pies ociężały, taki być nie powinien. Choć Lancery mają naturalne predyspozycje do pracy w wodzie, obecnie są używane bardziej jako psy rodzinne, o dużej cierpliwości i życzliwości. Mają bardzo dobry kontakt z dziećmi oraz zwierzętami. Nie bez powodu niania Piotrusia Pana była Lancerem.
Ale choć charakter mają miły, to swoim imponującym wyglądem oraz szczekaniem mogą odstraszyć niepożądanych gości. Jednakże pamiętajcie, nie jest to typowy pies stróżujący. Lancer to doskonały pies nawet dla niedoświadczonych opiekunów. W razie jednoznacznego zagrożenia może jednak stanąć w obronie opiekuna. Świetnie sprawdza się także w pracy dogoterapeuty. Wielki, biało-czarny miś. Myślę, że miłości przede wszystkim. Trzeba kochać psy, trzeba je akceptować takimi, jakie są. Trzeba chcieć z lancerem być. To nie może być pies, którego wyprowadzimy sobie na godzinę na spacer i później odkładamy na półkę, bo on jednak potrzebuje trochę takiej bliskości z człowiekiem. Nie jest psem zupełnie samodzielnym, nie jest psem do trzymania w kojcach, do, nie wiem, biegania tylko po podwórku. Lancer bardzo lubi robić coś ze swoim człowiekiem. Taki człowiek powinien być przede wszystkim spokojny i konsekwentny. Ta konsekwencja wynika z gabarytu lancera, bo jeżeli tak dużemu psu pozwolimy na wszystko i będziemy mu, że tak powiem, pozwalać wchodzić na głowę, no to mogą pojawić się problemy, mimo że jest to rasa bardzo łatwa do układania i do szkolenia. Lancer będzie wymagający pod względem żywienia. Powinien otrzymywać karmę bardzo wysokiej jakości, co najmniej premium. Dawniej lancery i nowofunlandy żywiły się przede wszystkim, a powiedzmy sobie, owocami morza. Zatem mogą mieć tendencję do lepszego wykorzystywania pokarmów opartych na rybach. Współcześnie lancer nie zmienił preferencji żywieniowych, więc najlepiej dostarczać mu karmę właśnie z rybami w składzie. Nie należy go przekarmiać. Dlaczego? Bo może mieć skłonności do skrętu żołądka, ale o tym mamy oddzielny odcinek. Co do pielęgnacji, to ta nie jest specjalnie skomplikowana. Warto regularnie go czesać, szczególnie w okresie linienia. Nie wymaga zbyt częstych kąpieli, a jeśli ma okazję pracować w wodzie, to szata sama się oczyszcza. Jak u wielu ras dużych i olbrzymich, należy zwrócić uwagę na zdrowie stawów, albowiem może wystąpić dysplazja bioder lub łokci. Przede wszystkim wybierać szczeniaka po przebadanych rodzicach. To jest moim zdaniem podstawa, czyli jeżeli szukamy sobie szczeniaczka, wybierać hodowlę, która stawia na zdrowie u tej rasy. Lancery, jak każda duża rasa, są narażone na dysplazję stawów biodrowych, dysplazję łokciową czy osteochondrozę. I te badania należy sprawdzać u rodziców. Lancery bardzo szybko rosną, czyli tutaj też ten etap dojrzewania jest bardzo ważny, żeby tak naprawdę unikać śliskich powierzchni, biegania za piłką, czyli tak wymuszonego ruchu, aportowania, czego jeszcze, przekarmiania, czyli lancer nie powinien być psem otyłym, szczególnie w tym wieku szczenięcym, kiedy jego ciało, jego mięśnie jeszcze nie są w stanie dźwigać aż takiej masy. Trzeba zadbać o to, żeby to był pies w dobrej kondycji, nieotłuszczony. Lancer to w zasadzie pies prosty w obsłudze, który wymaga jednak bliskich relacji z człowiekiem, więc potrzebuje naszego czasu. Nie musimy być też wybitnie aktywni fizycznie, by lancer czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Ze względu na swoje gabaryty nie nadaje się do małych mieszkań. Uwaga! Silnie linieje i dwa razy do roku wyrzuca masę futra. Niektóre chrapią i mocno się ślinią. Taki urok tej rasy. Trzy rady, żeby przygotował się na to futro. Czyli to jest pierwsza rada, że musi to zaakceptować, bo inaczej się nie da. No, trzeba by było lancera golić, żeby tego futra nie było. Druga rada, szkolenie lancera oparte na szacunku i miłości. Zero przemocy. Lancer tego nie znosi, nie będzie pracował, nie będzie chciał z taką osobą współpracować. I co? Kochać. Kto bierze lancera do domu? Na pewno wśród widzów kanału Tropi Dogradzie znalazłby się nie jeden chętny. Ja też bym wzięła, ale mam już swoją śnieżno-białą gromadę, o której możecie posłuchać na naszym kanale. Mamy tu również mnóstwo innych ras i przydatne poradniki. Wszystko dla Was, miłośników psów.
zasubskrybujcie, bo będzie więcej. A na dziś już koniec. Do zobaczenia wkrótce.